بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Drodzy bracia i siostry w islamie, dzisiaj porozmawiamy o skrusze, tauba. Allah stworzył człowieka czystego z natury, fitra. W świętym Koranie jest powiedziane: my zaszczyciliśmy synów Adama, prowadziliśmy ich na lądzie i morzu. My daliśmy im zaopatrzenie dobre i czyste. My wyróżnialiśmy ich wyjątkowo ponad większość tych, których stworzyliśmy. My stworzyliśmy człowieka w najlepszej postaci. Ale niestety nam, ludziom, nie zawsze udaje się zachować swoją naturalną czystość. Będą pod wpływem otoczenia i podążając za pokusem nafsa. Z tego powodu dusza, która jest w naszym ciele, niestety robi się szorstka i czernieje. Z tego wcale nie ich serca pokryła rdza tego, co oni czynią. Nasz prorok sallallahu alaihi wasallam głosił: jeśli sługa Allaha popełnia grzech, wówczas na jego sercu pojawia się czarna plama. Jeśli przestanie grzeszyć, proszę o przebaczenie i okaże skruchę, wtedy jego serce oczyszcza się. Jeśli tego nie uczyni i powróci do grzechu, czarne plamy będą się powiększać i ostatecznie obejmą całe serce. W surze Al-Baqara, krowa, ten ciężki stan serc opisany jest następująco: potem wasze serca stwardniały, stały się niczym kamień, a nawet jeszcze twardsze. Stwardniałe serca stają się zapieczętowane i głuche na prawdę. Jest o tym mowa w Koranie. Za prawdę niewierzącym jest wszystko jedno. Będziesz ich ostrzegał lub nie, oni i tak nie uwierzą. Bóg nałożył pieczęć na ich serca i słuch, zaś na ostry nałożył zasłonę. Wielka będzie kara, jaką poniosą. Grzeszne serce zardzewiałe z powodu odrzucenia znaków i nakazów Allaha. Pozbawione są takich wzniosłych przejawów, jak wspominanie Boga, miłość do Niego, strach przed Nim i unikanie rzeczy zakazanych. Allah Najwyższy wyczerpił w ludzkie serca zdolność bycia w stanie wspominania Go. Jest o tym powiedziane w Koranie: od których cierpienia skóra tych, którzy boją się swego Pana, potem mięknie ich skóra i serca od wspomnienia Boga. Drodzy wierzący, mówimy o sercu, gdyż istotą tauby, prośby o przebaczenia, jest skrucha, a miejscem, w którym pojawia się skrucha, jest serce. Specjaliści w dziedzinie fiqh podają następującą definicję słowa tauba. Jest to, znaczy, zaniechanie grzesznego czynu ze względu na jego okropność, żal tego, co się robiło, postanowienie niewracania do czegoś podobnego. A jeśli popełniony grzech ma związek z niesprawiedliwością i naruszeniem praw innych osób, przywrócenie naruszonych praw, przeprosienie lub prośba o przebaczenie osoby, której prawa zostały pogwałcone. Aby skrucha była ważna, należy wykonać wszystkie te czynności, dążąc wyłącznie do zadowolenia Allaha. W przeciwnym razie porzucenie grzechu nie będzie uznane za ważne. Na przykład, jeśli ktoś przestał marnować pieniądze lub pić alkohol z obawy w swój majątek, zdrowie lub z chęci pozbycia się ludzkiej krytyki. Naprawienie grzechu popełnionego przeciwko Allahowi przez lekkomyślność lub pod wpływem namiętności polega również na zwróceniu się do Niego z szczerą skruchą. Wyrażenie żalu z powodu grzechu bez
pośrednio po jego popełnieniu, zanim z rdza tego przewinienia nie wgryzło się w serce, przyczynia się do jego naprawienia. Allah Najwyższy nakazuje, a jeśli czujesz podszept szatana, to szukaj schronienia u Boga. Co powinniśmy zrobić, jeśli popełniliśmy grzech? Hadys przekazany przez szlachetnego Abu Bakra radiallahu anhu mówi, słyszałem następującą wypowiedź wysłannika Allaha sallallahu alaihi wasallam. Jeśli sługa popełniwszy grzech wstanie, dokona ablucję, wykona dwa rakaaty modlitwy i poprosi Allaha o przebaczenie, wówczas Wszechmogący z pewnością mu wybaczy. Potem prorok sallallahu alaihi wasallam wyrecytował następujący ajat. I dla tych, którzy popełniwszy jakiś grzeszny uczynek lub zło wobec samych siebie, gorliwie wzywają Boga i proszą Go o przebaczenie za swoje grzechy. Któż bowiem wybacza grzechy, jak nie Bóg? I nie pozostają świadome przy tym, co uczynili. Rodzina Imrana. Nasz prorok sallallahu alaihi wasallam, będący dumną wszechświata, zostawił nam pouczenia i pokazał najlepszy przykład, jak wyrażać skruchę, taubę i poprosić o przebaczenie istighfar. Czasem moje serce zakrywa zasłona, dlatego proszę Allaha o przebaczenie 100 razy dziennie. Zasłona zakrywająca serce wysłannika Allaha alaihi salatu wasalam świadczy o wysokim poziomie, jakie on zajmuje. Jest w stałym, głębokim związku z Allahem Najwyższym. Pomimo wybaczenia jego przeszłych grzechów, był wdzięcznym sługą Allaha i wyrażał skruchę za swoje przeszłe stany. Ala inna ahsana al-kalamu ablagha al-nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.